bardzo serdecznie i zachęcam każdego z was, abyście posłuchali świadectwa mojego życia. Przez ponad 30 lat, kiedy żyłem sobie i chodziłem po tym świecie, wydawało mi się, że Bóg, jeśli On w ogóle istnieje, to kompletnie nie interesuje się moim życiem. Wydawało mi się, że jeśli ktoś Go potrzebuje, to najwięksi zwyrodnialce, ci, którzy w jakiś sposób, z różnych względów, również upodlili swoje życie, ale nie ja. Przez całe życie byłem uważany za poczciwego, uczciwego obywatela. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa. Współtworzyłem dużą kancelarię prawniczą w tym mieście. Wydawało mi się, że właśnie w ten sposób, że właśnie w ten sposób osiągnę sukces i właśnie w ten sposób będę zaakceptowany. Kiedy żyłem tak każdego dnia, udając kogoś innego, udając kogo system tego świata próbuje stworzyć, usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że tak naprawdę znaczenie ma tylko to, że Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Byłem intelektualistą. Udzielałem się na różnych konferencjach organizowanych w tym mieście i w tym kraju, również ogólnopolskich. W pierwszej chwili te słowa w moich ustach, te słowa, kiedy usłyszałem, zabrzmiały jakoś dziwnie. Przecież ja pojąłem wszelkie prawidła funkcjonowania tego świata, gospodarki, ekonomii, wpływ historii. Ja to wszystko rozumiałem. Byłem światłym i wykształconym człowiekiem. Ale nagle słyszę to, że liczy się tak naprawdę tylko to, że Jezus Chrystus 2000 lat temu podjął decyzję z miłości do mnie i do ciebie. Podjął taką decyzję. Poczekaj. Dokonał wyboru. Dokonał wyboru i poszedł na krzyż, aby mnie uratować. Aby ciebie i mnie uratować. Przyjaciele, kiedy ja usłyszałem od innych osób, którzy mówili mi, że osobiście spotkali Jezusa, ja stwierdziłem, że albo ci ludzie są chorzy na głowę, albo jest coś, o czym ja nie mam bladego pojęcia. Mi się wydawało, że wystarczy być dobrym, że wystarczy raz na jakiś czas pójść do jakiegoś kościoła, coś tam zrobić. Ale oni powiedzieli mi tak naprawdę, że oni poznali osobiście Jezusa. Wiecie, stałem w tym momencie przed bardzo ważną decyzją w moim życiu, ale ja postanowiłem zawołać do Niego. Powiedziałem: Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty jesteś prawdziwym Bogiem dzisiaj, jeśli Ty nie wisisz dzisiaj na krzyżu, jeśli nie jesteś żadnym obrazkiem, figurką, sakramentem, ani niczym innym takim, jeśli jesteś żywym Bogiem, ja chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać osobiście. Kiedy w szczerości swojego serca powiedziałem do Niego te słowa, natychmiast wewnątrz mnie powstało coś, czego nie byłem intelektualnie wytłumaczyć. Niesamowite przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiedziałem, że potrzebuję Jezusa, choć jeszcze do końca, początkowo nie rozumiałem dlaczego, ale wiedziałem, że Go potrzebuję. I zacząłem Go szukać dalej, szukać dalej. Czytałem historię ludzi, którzy mówili, że poznali Go osobiście. Wiecie, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Z jednej strony wstydziłem się nawet przed Twoją żoną, ponieważ wiedziałem, że w tym, co oni mówią, jest życie, ale kompletnie nie byłem w stanie wytłumaczyć tego intelektualnie. I pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w łazience swojego pięknego domu i zawołałem do Niego: Jezus, wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że 2000 lat temu zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. Wierzę, że poszedłeś na krzyż, aby mnie uratować, że dokonałeś takiego wyboru z miłosnej intencji. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Przyjdź i mnie uratuj. Nie rozumiałem, co to oznacza, ale wiedziałem, że chcesz, żeby mnie uratował. Zawołałem do Niego: przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę dłużej udawać. Świat tepał mnie po plecach, mówił: jesteś człowiekiem sukcesu. Masz wszystko, masz kasę, pozycję, szacunek. Ale ja wiedziałem, że udaję. Każdego dnia udaję. A prawda była taka, i wiecie, o czym mówię, że kiedy zostawałem sam na sam, bałem się. Zastanawiałem się, co będzie jutro, jaka będzie przyszłość, ale spychałem te tematy. Po co zadawać było wcześniej takie pytania? Przyjaciele, ja jeszcze wtedy nie rozumiałem, że wtedy, właśnie w tej łazience swojego domu, narodziłem się na nowo. Mi nikt tego nie tłumaczył. Nigdy wcześniej nie brałem do ręki Biblii. Wydawało mi się, że to jest książka dla słabych ludzi. A ja zawsze udawałem i mówiłem, że chcę być mocny. Myślałem, że Biblię biorą tylko ci, którzy w jakiś sposób... Coś im nie wyszło z różnych względów. Przyjaciele, ale jednym z głównych poselstw,
które Jezus Chrystus wygłosił, chodząc w ciele po ziemi 2000 lat temu, było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Pewnej nocy przyszedł do Niego taki dostojnik żydowski, faryzeusz o imieniu Nikodem, członek Sanhedrynu, sądu żydowskiego, poważany przez wszystkich w tamtej społeczności. I mówi: mistrzu, o co chodzi? Widać, że od Boga wyszedłeś, bo takie dzieła czyni. On powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak 70-letni człowiek może powtórnie wejść do łona matki? Jezus powiedział: nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Musisz narodzić się na nowo. Przyjaciele, nowe narodzenie nie jest dla wybranych. To nie jest po szóstkę, po dobry wpis w indeksie na studiach. Każdy człowiek tu na ziemi podejmuje decyzję. Podejmuje decyzję Boga, musisz sobie wybrać. 2000 lat temu Bóg w Jezusie Chrystusie dał wszystko, co jest potrzebne do życia i do pomożności. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Ale Bóg, chociaż poszedł na krzyż z miłości do każdego człowieka, to każdemu człowiekowi zostawił wolną wolę. Zostawił ci prawo wyboru. On powiedział: kładę przed tobą życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Ty wybierasz. Ty wybierasz. Przyjaciele, jestem tutaj po to. Nie po to, żeby nakłaniać was do jakiejkolwiek organizacji. Jestem tutaj po to, aby opowiedzieć wam, że przez 30 kilka lat mojego życia Jezus tak naprawdę nie zajmował żadnej pozycji w moim miejscu, jak w moim życiu. Jak mnie ktoś pytał, tak, mówiłem, że jestem wierzący, bo temat Boga był taki, żeby lepiej Go nie drażnić, żeby kiedyś mnie nie ukarał. Bo ja myślałem, że jak 90% uczynków mam dobrych, a tak wszyscy mówili, to nawet te 10% złych nic nie oznacza, bo on mnie kiedyś posadzi na kolanie i powie: Michałku, cudownie, bilans was dodatni, idziesz do nieba. Ale ja się dowiedziałem, że to nie o to chodzi, że zbawienie jest z łaski za darmo, że to jest Boży dar, ale osiągalny dla człowieka tylko i wyłącznie przez wiarę, tylko i wyłącznie przez wiarę. Jezus poszedł na krzyż, aby uratować ludzi, aby uratować każdego człowieka. Pokonał diabła, pokonał śmierć, pokonał wszelką chorobę, ale aby to się manifestowało w twoim życiu, musisz w to uwierzyć. To bardzo proste. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Kiedy 7 lat temu słuchałem słów Ewangelii, one rozrywały moją głowę, wydawały mi się niedorzeczne. Kłóciły się z wszystkim, co miałem zbudowane intelektualnie. Ale odpowiedziałem na ten cichy wewnętrzny głos, który mówił do mnie, że to jest życie, że 2000 lat temu, tam na krzyżu Golgoty, wykonało się i zawołałem do Niego. 7 lat temu narodziłem się na nowo. Od siedmiu lat mam osobistą relację z Bogiem, z Bogiem, który jest duchem. Mam z Nim relację każdego dnia. Podniósł każdą dziedzinę mojego życia. Dzisiaj prawdziwie i realnie jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Kiedyś wydawało mi się, że w ogóle miłość to polega na tym, co mi się należy. Co mi się należy od mojej żony, co mi się należy od innych. Dzisiaj wiem, co znaczy kochać i potrafię być kochany. Jestem szczęśliwy, jestem zaakceptowany. Mówię ci po to, abyś dokonał właściwego wyboru. Ty decydujesz, masz wolną wolę, ale twój wybór to też twoja odpowiedzialność. Co takiego wykonało się na krzyżu? Potężna wymiana krzyżowa. Jezusa nie ma dzisiaj na krzyżu. On tam nie wisi. On prawdziwie zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał Jezus 2000 lat temu. To był Jego doskonały plan zbawienia. Wziął na siebie winę i karę za twoje i moje bezbożne życie. Największy grzech ludzkości to nie jest to, czy ktoś jest w porządku, czy nie jest w porządku. Największy grzech ludzkości to jest to, że ludzie żyją niezależnie od Niego. Że On nie zajmuje żadnej pozycji w twoim życiu. To pytanie, które Jezus zadawał 2000 lat temu, kiedy chodził w ciele po ziemi. Zarówno uczniom, ale jak wszystkim, których spotykał. Kim jestem dla ciebie? Kim jestem? Ja cię dzisiaj pytam, kim dla ciebie jest Jezus? Kim On jest?
czy tylko wyrzutem sumienia, czy choinką na święta Bożego Narodzenia, czy jakimś prezentem, czy jakimś miłym, religijnym gestem, kim on dla ciebie jest, czy on jest Bogiem, czy on jest Bogiem. Kiedy 7 lat temu wezwałem jego imienia, postanowiłem, że to on będzie Panem mojego życia. Od tego dnia został Panem, moim Panem i moim Zbawicielem. Przyjaciele, 2000 lat temu Jezus pokonał diabła. On go pokonał. Jeśli dzisiaj podejmiesz decyzję i zawołasz do Niego, możesz to zrobić tak jak ja. Możesz powiedzieć: Jezu, ja do końca nie rozumiem, co ten człowiek mówi, ale ja rozpoznaję życie, które płynie z tych słów. Chcę Cię poznać osobiście. Jeśli to prawda, że jesteś żywym Bogiem i realnym, ja chcę Cię poznać. Chcę Cię doświadczyć. Chcę mieć pewność i osobistą relację z Ciebie, z Tobą. Jeśli zrobisz to szczerze, to jeszcze dzisiaj doświadczysz spotkania z Nim. On kiedyś powiedział: lud ten daremnie czci mnie swoimi wargami, bo serca ich daleko są ode mnie. W tym kraju słowo Jezus stało się sloganem, stało się pewnym frazesem, wielu osób go używa. Ale ja się pytam, kim na poziomie Twojego serca jest Jezus? Kim On dla Ciebie jest? Jakie On ma znaczenie? Stoję i opowiadam Ci swoje życie, że przez 30 kilka lat, jak był zapytany, odpowiedziałbym oczywiście w mądry sposób, że jest ważną postacią, ale On nie był Bogiem. On nie był Panem mojego życia. Raczej coś wspominałem o Nim, ale tylko ze strachu, żeby mnie nie spotkała kara. Dzisiaj znam Go jako panującego Boga. Boga, który jest miłością. Boga, który podjął decyzję, że bierze na siebie każdą chorobę, każdą niemoc, każde przekleństwo, abyś Ty dzisiaj mógł być wolny, abyś Ty dzisiaj mógł panować w Jego imieniu. Czego chcecie, przyjaciele? To pytanie, ono jest wciąż aktualne. Czego chcecie? Czego chcecie? Wy decydujecie. Wy decydujecie. Bóg poza Chrystusem nic dla ludzi już nie zrobi, bo powiedział wyraźnie: kto odrzuca Chrystusa, odrzuca mnie.